Dlatego jest mi niezmiernie miło na tej Radzie Budowy. Już nie ma jeszcze otwarcia i oddania do eksploatacji, dlatego że cały proces związany z pozwoleniem na użytkowanie jest jeszcze przed nami. Ale chcieliśmy to zrobić przed końcem 2011 roku, jako że w założeniach pierwotnych szlaku żeglarskiego i z taką inicjatywą wystąpił onegdaj Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, założeniem było, aby szlak żeglarski powstał w wielu miejscowościach, aby żeglarze mogli się przemieszczać z miejscowości do miejscowości i jednym z takich miejsc był Kołobrzeg. Życzę oczywiście tym wszystkim żeglarzom tej stopy wody pod Kilem, ale szczególnie zarządcom portu życzę, aby wszystkie wiatry wiały tak, żeby wszystkie jachty musiały do tego Kołobrzegu wpłynąć, bo to też jest pewnie aspekt finansowy. Chciałbym serdecznie podziękować poprzedniej Radzie i tej Radzie Miasta, która podjęła decyzję na moją prośbę, na moją uchwałę o przeznaczeniu przeszło 6 milionów na ten obiekt.